Muszę przeczytać wszystko. Taka notka biograficzna w internecie pochodząca z 2007 roku jest absolutnie aktualna. Ale też w naszym tygodniku Dzień po Dniu możecie Państwo dziś przeczytać wiele na temat tego zespołu. Więcej nie będę opowiadał. Sam jestem ciekaw i sam jestem ogromnie wzruszony, że mogę ich zapowiedzieć i że mogę Państwu powiedzieć, że przeżyjecie tutaj dzisiaj niezwykłe chwile. Po raz pierwszy w Nowym Tomyślu, na jarmarku chmielowo-wiklinarskim, w tym wielkim święcie, w stolicy światowej wikliny, czerwone gitary! Super. Bardzo